Cześć, jestem Vertiri, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Need for Speed San Andreas Multitheft Auto. Jest dzisiaj ze mną. Siema, Telebergo. Super GT wygrało ostatnie głosowanie na samochód. Pod koniec odcinka oczywiście macie kolejne głosowanie. Także dzisiaj będzie Super GT na wynik 441, czyli pełne 3-3-3. Dobra, lecimy pierwszy wyścig. Będzie to test tego dyno. Dostałem je od Blanka. Pozdrawiam Blanka. Albo Ksensa, jak to woli na niego mówić. Pojedziemy Ocean Dogs. Cztery kółka. Poczekamy na dwie osoby, żeby się RP zgadzało. Że mamy cztery osoby. Można jechać wyścig. Jest tutaj Cheetah, Clover i Jester. Będzie problem z Cheetahem oczywiście, bo jest wyższej klasy. Klakson tym SGT brzmi jak od jakiejś ciężarówki, niestety. Ale okej. Okay. Zobaczmy, jak sobie SGT poradzi na tym wyścigu. Gdzie jest ten Cheetah? Czemu on ostatni jest? Czekał na starcie? A, wyrąbał. Podbiło go na czymś. O kurde. Okej, ogółem to dyno jest mega pod przyczepność robione. Jak wiemy, SGT bardzo zarzuca. Przez co teraz aż tak bardzo nie skręca, jak powinno. Ale i tak daje radę. No ładnie temu Kloworowi odskoczyłeś. Tego co widzę. Jeśli się wrąbał filary. To jest w ogóle mój pierwszy wyścig tym SGT, ja nim nie jechałem wcześniej. Dostałem tylko dyno od Ksensa, nagrywaj na YouTube'a to dyno. No i okej. Okay. Także może na kolejnych wyścigach mi lepiej pójdzie. Aby nie, bo chcę mieć jakieś szanse. SGT jest dziwne, bo przy takich uderzeniach, gdzie powinno każde auto zarzucić, to on to tylko go lekko podbija do góry i nic mu się nie dzieje. Za to Deluxo obraca wszędzie, gdzie się walnie. Dobra, bo czasami ono lepiej skręca, czasami mniej skręca, trzeba je bardzo dobrze wyczuć. To Super GT. Ty, Bergo, nie masz w garażu Super GT, nie? Nie, sprzedałem jakiś czas temu, ponieważ jakoś nie potrafiłem odnaleźć się w jeżdżeniu nim. Ja też tutaj, że pracuję na klasę A, więc nie opłacało mi się trzymać samochodu, którym nie uważałem, że będę jeździł. I to personalnie mi się po prostu Jesterem przyjemnie jeździło. Gułem, też mi się Jesterem lepiej jeździ od Super GT. Ale Super GT jest szybsze i no troszkę lepiej skręca jednak. To fakt. Czas zrobiłem tragiczny, bo to aż 35 sekund. Zrobiłem lepszy w Deluxo. Ale Deluxo jest OP. Ale jest chociaż topka jeden tygodnia. Okej, pierwszy wyścig za nami. Trochę tu tak pojeżdżę po swobodnej i sobie obczaję. Jak to sobie leci. Na pewno to jest jedno z najbardziej przyczepnych SGT, które miałem. Kiedykolwiek w garażu. Bo jak jeszcze jeździłem dużo Super GT, to miałem takie dyno, które wszędzie zarzucało, ale skręcało o wiele lepiej niż to. A to jest takie, że no, czasami cię obróci. Ale w 90% przypadków nie zarzuca. Dobra, czas na kolejny wyścig. A którym SGT mi się jeździ lepiej? Tym na 350 czy tym wymaksowanym? Oczywiście, że na 350. Na 350 bardzo ciężko zarzucić Super GT. To jedziemy ten wyścig. Są cztery osoby, możemy zaczynać. RIP.
Jaki RIP hashtag? Polska ekipa, kurde. Chciałem napisać, jesteś w Polsce, mów po polsku, ale za późno. Jedna osoba w topce i właśnie gościu z tej ekipy, Jessica. O kuj. Trochę was zaskoczę z samochodami, które będą pod koniec filmu do wyboru. Będą bardzo nietypowe. Już nie mogę doczekać twojej kolejnej sesji nagraniowej, jak będziemy musiał tym jeździć. Pobiję Jessica na pierwszym kółku. Chyba o 2 sekundy. Mi tam parę sekund brakło. Bo się wywaliła na pierwszym zakręcie. Lipa. No niestety. Zapatrzę się na czat. Nawet chyba zrobiłem topkę teraz. Świata. Ile zrobiłeś? O nie, tu jest na 18, myślałem, że to jest 19. 19.65 zrobiłem. To sekundę ci jeszcze brakuje. No. Przez chwilę myślałem, że tam jest 19 w topce. Wydaje mi się, to teraz, że ta trasa jest dosyć ślubowana. Nie, bo to jest reverse, wiesz, tutaj to. A, ty masz top 2. Na reversie? Tak. Nawet nie spojrzałem. 18.65. Nie, dobrze się nim jeździ. Jak ktoś zaczyna z Super GT, to no, to dyno jest serio dobre. Bo właśnie dużo osób szuka dobrego auta w klasie B i każdy im pisze Super GT. Potem kupują albo Super GT i okazuje się, że to auto nie dla nich, bo wszędzie go obraca. Okej. Okay. Pojedziemy 2 wyścigi jeszcze, teraz będzie sprint jakiś. Pamiętam o nazwie, może zmienić nazwę. Mhm. No, teraz wszyscy biją. Są 4 osoby, znowu hashtag wszedł. Ernie napisał, że on to wygra. Powodzenia. Nie wiem, co mi się stało z tym wyścigiem, ale mnie zawsze podbija w każdym aucie na jednym miejscu. Kiedyś tego nie było. Ernie mówi, że wygra, tak? Mhm. Zobaczymy. To jest ten wyścig. To ten wyścig, to on się kończy w dokach? Nie. Znaczy, pod koniec jest ten przeskok tym mostem. To jest ten? Na końcu się kończy na autostradzie. Gdzie walisz w ścianę, dosłownie. Możliwe, że mi się powaliły pory. Tam, gdzie kończysz w dokach, to się nazywa Dockside Rush. No to jest inny wyścig. Tutaj przyznać ci muszę rację. No, każdego to odstawiam. Zobaczcie, no super jest to SGT. Ewentualnie po prostu my nie umiemy jeździć. No, też bardzo możliwe. 1.0.10, pewnie jakieś 1.0.5 topka. 1.0.6. Ale to wszyscy jeżdżą na padzie, zobaczcie. A no Dice to w ogóle driftuje na każde zakręcie piksel od ściany, dlatego ma takie topki dobre. Okej, okay, i ostatni wyścig w tym filmie. Kolejny sprint. Teraz ty zrób jakiś sprint. Co? Teraz ty zrób jakiś sprint. Mówisz, że miasto, czy tak? Tak. 3 miasta. Może nie. Jakieś preferencje? Długi, krótki? Średni. Tak to 5 kilometrów. Znowu hashtag. 4 osoby można jechać. Tym razem maraton.
Właśnie jechałem tym SGT-404, prawie każdy wyścig na mojej topce, które się jeździło tragicznie, ale był świetny dotopek właśnie. A właśnie, na tym poprzednim wyścigu, jak mówiłeś, że się zawsze wybijał w biocie, wtedy też, czy tym razem nie? Nie, tym razem nie, bo przejechałem tam, gdzie właśnie nie wybija. Ale na przykład na moim ostatnim odcinku pierwszej serii z Need for Speeda, którym był odcinkiem pożegnalnym, to właśnie mnie tam pobiło, tam mnie właśnie podbiło Deluxo. I tak dosyć mocno. Myślałem, że w drzewo walnę. A ja właśnie wyzerowałem. Aż tak nie wierzę, że można przez parking przejechać. Jakiś początkujący gracz komputerowy. Ciekawe, jak bardzo Anet na drifcie koło tej kolumny idzie. Pixel obok nich. No, nie ma nawet tej topki. 1.14 topka, Boże. ...1.19. No i macie taki pokaz, jak to SGT sobie jeździ. Teraz lecimy do osiągów. Zaprezentować to dyno. Bez cięć, żeby nie było, że fejkowe dyno podajesz. Ja już tak raz miałem. Nawet chyba dwa razy z Sultanem, no i Jesterem, że podałem fejkowe dyno. Macie bez cięć. Chyba, że mi teraz wywali MTA. Tego byśmy nie chcieli. Coś się bardzo długo ładuje, ten garaż osiągów. Halo? No to chyba auto w memory ci wyjebał. Chyba tak. No to dobra, bez cięć, odpalamy jeszcze raz. MTA. Teraz nagrywam ogółem z karty graficznej, softem z karty graficznej, więc nie mam problemu z tym, że jak wyłączam MTA, to mi się nagrywanie ucina. Znowu mam problem z FPS-ami. Znowu masz 15? Tak. To jednak będzie cięcie. Okej, okay, jesteśmy z powrotem. Odpalamy sobie Need for Speed'a. Trochę będzie dłuższy odcinek, widzicie? Z czego większość zajmuje odpalanie MTA na nowo. Jedziemy sobie tym samym SGT. No i okej. 3-3-3, 441 wynik. Dyno to SGT się nazywa, także SGT jest tutaj. Układ plus 3. Zawieszenie minus 4, plus 10, plus 3, plus 3. Opony plus 2. Hamulce plus 6. I aero minus 3, plus 10. W SGT działa tak, jak dacie mniejsze aero. Czyli na przykład minus 10, to SGT będzie o wiele lepiej skręcać, ale będzie właśnie zarzucać. Minus 3 to jest bardzo optymalna liczba. I teraz przed końcem odcinka macie na górze, w prawym górnym rogu, ankietę. Co chcecie na kolejny odcinek? Albo Locusta 69 na wyścigi, albo Buggy na wyścigi. Wybierzcie sobie, wybierzcie mądrze. Także to wszystko z mojej strony i ze strony Berga. Na razie. Bye bye. No, już myślałem, że się nie pożegnam.